Piątek, 26 dzień października, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash. A w dzisiejszym serwisie pasowanie na ucznia. Przyrzekam szanować wszystkich. Międzyszkolny turniej wiedzy i umiejętności. Uczniowie z dwóch szkół podstawowych, czyli z naszej szkoły, ze szkoły numer 1 i ze szkoły numer 2. Liga pływacka. Mamy zdolną młodzież, natomiast powtarzam, no nie pływamy też na razie tyle, żeby uprawiać wyczynowy sport. A na zakończenie powiemy o oszczędnościach w gminie Bolków. Budżet będzie trudnym budżetem. Jeszcze nie tak dawno uczęszczali do zerówki. Dziś są już pełnoprawnymi uczniami klas pierwszych. W szkołach podstawowych numer 1 i 2 w Kamiennej Górze odbyły się pasowania, łącznie blisko 200 uczniów. Na uroczyste pasowanie do szkoły podstawowej numer 2 młodzi uczniowie przyszli wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami. Była to bowiem wzniosła chwila nie tylko dla dzieci, ale także dla ich bliskich. W placówce przy ulicy Jeleniogórskiej powstały 4 pierwsze klasy. Podczas uroczystości po dwóch reprezentantów z każdej z nich brało udział w konkursie, w którym musieli wykazać się wiedzą m.in. na temat szkoły. Wszyscy razem natomiast musieli zaśpiewać piosenkę. Następnie odbyło się pasowanie na uczniów klas pierwszych, w którym wzięło udział ponad 70 dzieci. Jestem małym Polakiem. Uczę się w polskiej szkole. Dzień później taka sama uroczystość odbywała się w szkole podstawowej numer 1 w Kamiennej Górze. W związku z bardzo dużą ilością dzieci były one podzielone na dwie grupy, bowiem ponad 120 uczniów, których miało przystąpić do pasowania w tej szkole, nie pomieściłoby się w auli. Pierwszoklasiści wysłuchali przedstawienia wykonanego przez ich starszych kolegów i koleżanki z klas trzecich, mające na celu pokazać, że warto chodzić do szkoły i być uczniem. Następnie przyszedł czas na najważniejszy moment dla dzieci, jak i ich rodziców – pasowanie. Pierwszoklasiści stawali się pełnoprawnymi uczniami, a ich rodzice musieli tą chwilę uwiecznić, robiąc zdjęcia swoim pociechom. Wszyscy się tutaj patrzą, nie ruszajcie się. Kochani, dyplomy do przodu, wszyscy tak. Nie ma dzieci, są ludzie. Tak głosi jedno z haseł kampanii społecznej z okazji roku Janusza Korczaka. Prawa dziecka są ważne, ale czy wszyscy je znają? 25 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbył się międzyszkolny turniej wiedzy i umiejętności Czy znam prawa dziecka? Dzieci udowodniły, że posiadają dużą wiedzę na ten temat. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, po 4 z kamiennogórskiej 1 i 2. Każda szkoła wystawiła reprezentację składającą się z 12 uczniów klas 5-6. Rywalizacja odbywała się przez prawie 2 godziny. W tym czasie dzieci wykonały 9 zadań. Było dużo emocji i stresu, bo przecież każda drużyna chciała wygrać i poświęciła sporo czasu na przygotowanie się do turnieju. Pytania dotyczyły Janusza Korczaka oraz szeroko rozumianych praw dziecka. Co to jest konwencja o prawach dziecka? Pierwsza była drużyna SMA. Słucham? Czy żywi uznaje odpowiedź? Zadania polegały m.in. na uzupełnieniu tekstów brakujące słowa i stworzeniu hasła o prawach dziecka. W jednym zadaniu grupy musiały popisać je zdolnościami matematycznymi. Międzyszkolny turniej wiedzy był drugim etapem konkursu o prawach dziecka. Uczestnicy zostali zakwalifikowani poprzez test pisemny przeprowadzony we wszystkich klasach. Jest to międzyszkolny konkurs, turniej wiedzy i umiejętności.
czy znasz prawa dziecka. Odbywa się to w ramach roku kurczakowskiego, natomiast środki uzyskaliśmy z gminy miejskiej w ramach grantu, w ramach projektu przygotowanego przez Kamiennogórskie Stowarzyszenie Jedynka i Szkołę Podstawową nr 1. W konkursie biorą udział dwie szkoły podstawowe, uczniowie z dwóch szkół podstawowych, czyli z naszej szkoły, ze szkoły nr 1 i ze szkoły nr 2. To są uczniowie klas 5-6, dwie grupy wiekowe. Celami konkursu są propagowanie praw dziecka, wyrabianie u młodych ludzi świadomości własnych praw i skierowanie uwagi uczniów na konieczność szanowania drugiego człowieka. Podczas przygotowania do turnieju młodzież zapoznała się dokładnie z życiem i działalnością wybitnego pedagoga, jakim był Janusz Korczak. Stanowił on metody i idee wykraczające poza tradycyjne podziały ludzi, a zwłaszcza ten dla niego najtrudniejszy, czyli podział na dzieci i dorosłych. W swojej działalności dowodził, że dziecko jest osobą, jest człowiekiem, a nie zadatkiem na człowieka, że ma swoją godność i prawa. Rok 2012 uchwałą Sejmu ustanowiony został rokiem Janusza Korczaka. W tym roku upływa 70. rocznica tragicznej śmierci Korczaka i 100 lat od założenia domu sierot w Warszawie. Rywalizacja podczas turnieju była zacięta. Do końca nie było wiadomo, kto stanie na podium. Potrzebna była dogrywka. Ostateczne wyniki są następujące. Zwycięzcami konkursu z wynikiem 304 punktów została grupa 8 ze szkoły podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Drugie miejsce zajęła drużyna 7 ze szkoły podstawowej nr 1. Na najniższym stopniu podium stanęli również gospodarze drużyna nr 1. Turniej Czy znam prawa dziecka był drugą częścią projektu. Jestem bezpieczny, bo wiem i umiem. Przed kilkoma tygodniami w miejskim ratuszu odbyła się wystawa poświęcona prawom dziecka. W Kamiennej Górze co kilka miesięcy regularnie przeprowadzana jest Liga Pływacka. Niecka krytego basenu przy ulicy Fabrycznej stała się miejscem rywalizacji pływaków nie tylko z Kamiennej Góry, ale również z sąsiednich miast i gości z zagranicy. Pierwsza edycja Ligi Pływackiej odbyła się w maju bieżącego roku. Liga Kamiennogórska składa się z 4 edycji. Podzieliliśmy ją po 2 style na każdą edycję. Pierwsza edycja odbyła się w maju kraulem i grzbietem i dzisiaj niejako jest powtórka tej edycji pierwszej, czyli trzecia edycja. Od tego momentu co kilka tygodni na krytej pływalni spotykają się młodzi zawodnicy oraz całe rodziny, które rywalizują o tytuły i nagrody. W dniu dzisiejszym rozstrzygną się już najlepsze czasy. Po prostu dzieci dostaną za to medale, ale dopiero na ostatniej edycji. Na drugiej edycji dzieci pływały żabką i delfinem i w listopadzie na zakończenie ligi będą wręczane medale również za żabkę i za delfina oraz za sztafety szkół, za sztafety rodzeństw oraz za sztafety rodzinne. Także 4 edycje trwające cały rok kalendarzowy. Liga ma już swoich pierwszych zwycięzców. Najlepsi pływacy wyłonieni podczas zawodów trenują już w klubach pływackich w kraju i za granicą. Mamy zdolne dzieci, należy wspomnieć, że obecnie w Śląsku Wrocław trenuje Julia Szkarłat, która jest kamiennogórzaninką, zakończyła sezon na 7. miejscu w delfinie w kraju. Również z powiatu kamiennogórskiego obecnie w Lokomotiv Trutnow trenuje Szymon Mazur. Poprzednio, pamiętacie Państwo, Dominik Salamon, wicemistrz Europy w trójboju nowoczesnym oraz Krzysiek i Bartek Wolak. Także mamy zdolną młodzież, natomiast powtarzam, nie pływamy też na razie tyle, żeby uprawiać wyczynowy sport, natomiast oddajemy dzieci, jeżeli rodzic jest chętny, do Śląska Wrocław albo do klubu Lokomotiv Trutnow. Już za kilka tygodni podsumowanie tegorocznych zmagań pływaków. 700 tysięcy złotych oszczędności musi znaleźć gmina Bolków w budżecie na rok 2013. Według burmistrza Jarosława Wrońskiego oszczędności nie ominą oświaty, sportu oraz kultury. Cięcia nie są zaplanowane jednak w inwestycjach przewidzianych na ten rok, do których gmina Bolków już dziś jest przygotowana. W sytuacji oszczędzania musimy do 700 tysięcy na przykład zmniejszyć budżety szkół, to już dzisiaj mówię, do 700 tysięcy musimy zmniejszyć. Dzisiaj moim zdaniem, to jest moje zdanie, brakuje pieniędzy, nie mamy pieniędzy na elewację szkoły podstawowej w Kaczarowie i elewację szkoły podstawowej w Sadach Górnych. To są dzisiaj dwie, według mnie, najważniejsze rzeczy, które powinniśmy zrobić. W tej kadencji nie zrobimy, bo są ważniejsze zadania, ale może w przyszłej kadencji. Nie wiemy, czy nie będzie akurat. To są dwa zadania, a resztę, cóż to brakuje szkołom. Budżet będzie trudnym budżetem. Priorytety będą dwa. Unia Europejska, woda dla Bolkowa i wyremontowanie basenu na ulicy Nowotki.
To są trzy priorytety, które będą zawarte. No i drogi, mówiłem wcześniej, schetynówka, prawda, takie gdzie będą. Będziemy kredyt musieli wziąć do 2 milionów, nie ukrywam, nowy, żeby sfinansować wkład własny gminy, ale tego się nie ucieknie. Wraz z pojawieniem się pierwszego śniegu, który synoptycy zapowiadają na najbliższe dni, mogą pojawić się również utrudnienia na drogach. Dlatego apelujemy do naszych telewidzów o zachowanie szczególnej ostrożności. Życzymy Państwu udanego weekendu i już dziś zapraszamy na poniedziałkowe wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.